Zostałem zaproszony na 7. edycję kiermaszu IPN, która się tu zawsze odbywa przy ulicy Marszałkowskiej 21/25. Już drugi raz tu jestem. Bardzo to jest sympatyczne i inspirujące miejsce. Środek miasta, przychodzi mnóstwo ludzi. Próbujemy jakoś z kolegami blogerami tą imprezę wspierać i lansować, dlatego że nigdy za dużo targów książki. Przyszedłem tutaj ze swoimi najnowszymi książkami. Staram się, żeby co pół roku przynajmniej moje wydawnictwo prezentowało jakiś nowy tytuł. Teraz najnowsza produkcja to jest komiks, zupełnie nowatorskie potraktowanie komiksu. Komiks został narysowany według drugiego tomu baśni Jak Niedźwiedź, który wielu czytelników kojarzy. To jest opowieść o upadku Węgier w XVI wieku i o roli, jaką w tym upadku odegrali niemieccy bankierzy, turecka armia oraz rodzina Hohenzollern von Ansbach. Dlaczego ten komiks jest tak niezwykły? Dlatego, że Tomek Bereźnicki, który go narysował, artysta krakowski, on odszedł od tradycyjnej, nie wszędzie, ale odszedł od tradycyjnej narracji kadrowej na korzyść wielkich, syntetycznych plansz, które są albo dialogiem z kulturą i polityką, albo są po prostu planszami edukacyjnymi, tak jak to, co widać. To jest, proszę Państwa, kopalnia złota. Obserwujemy taką modę na gry planszowe, na takie zwykłe papierowe gry planszowe, gdzie wykorzystujemy papier i drewno. Instytut Pamięci Narodowej postanowił wykorzystać tą modę i do przekazania swoich treści, takich, no, do realizowania swojej misji edukacyjnej. Wszystkie nasze gry są bardzo precyzyjnie i szczegółowo opracowywane pod kątem historycznym, konsultowane z historykami. Często historycy piszą opracowania. Dyrektor powiedział, proszę zrobić grę o kartkach w latach 80., tak, żeby młodzi ludzie mogli się dowiedzieć, jak to było, wymieniać się kartkami, żeby kupić potrzebne towary. Jeżeli byśmy chcieli zrobić grę o staniu w kolejkach i o kupowaniu na kartkach, to prawdopodobnie byłaby to najnudniejsza gra na świecie, gdyby to chcieli przełożyć w taki 1:1. Więc tutaj trochę tak jak u Barei, przymykamy oko, pokazujemy to w takim krzywym zwierciadle, pokazujemy absurdy tamtego czasu. Gracze muszą się ze sobą wymieniać. I to jeszcze na czas. Tutaj w grze występuje bączek, który puszczony odmierza nam czas, jaki mamy na wymiany, więc bardzo taka dynamiczna gra, trochę jak zamienia się ten stolik do grania w taki bazar, gdzie ludzie wymieniają, dam kartkę na mięso, ale proszę kartkę na masło, no nie mogę tylko dać kartkę na alkohol, ale oddam swoje miejsce w kolejce. Jeżeli właśnie przyjrzymy się tym kartom, okaże się, że gramy reprintami prawdziwych kartek z 83 roku ze stycznia. Teraz na przykład projektuję grę o wojnie polsko-bolszewickiej. Jest bardzo mało znany epizod, jak mała grupa pilotów z polsko-amerykańskiej eskadry, 7. To ta sama eskadra, która potem przekształciła się w 111, a potem w dywizjon 303, który walczył w bitwie Anglii. I ona w 20 roku kilka samolotów powstrzymało przez kilka dni atak kilkunastu tysięcy konnicy Budionnego. Także to są takie epizody, które są mało znane i które dopiero jak się pokaże je w grze, to pozwalają zrozumieć historię, się nią zainteresować. Są pewne okoliczności, które nie są już ani tajne, ani nawet szczególnie atrakcyjne, tak? Można je opisać, można na ich temat zrobić film, wydać książkę. I to właśnie mamy tutaj, chociażby w rozmaitych publikacjach obecnych na tutaj na stoiskach. No ale jakoś to się wszystko nie przebija do świadomości powszechnej i ludzie chyba wolą o tym nie myśleć. Dlaczego tak się dzieje, to ja tego do końca nie wiem. Natomiast przypisywałbym tutaj wielką rolę mediom, które starają się odwrócić uwagę Polaków od spraw istotnych. Czy jest na to jakaś rada? No ja nadużywam słowa uporczywość, ale jeszcze raz będę go musiał nadużyć. To uporczywe powtarzanie tego w nieskończoność do skutku, uporczywe przebijanie się przez szum medialny z tymi treściami, które uważamy za ważne, to jest jedyna droga.